Niewysłowiony dar. Czy to nie zadziwiające, przez co każdy z nas przechodzi, aby znaleźć ten idealny prezent dla kogoś, na kim nam szczególnie zależy? W gąszczu wściekłych kierowców podczas wyjazdów do centrów handlowych i outletów spędzamy godziny, surfując po internecie i przeglądając niezliczone katalogi, próbując znaleźć ten nieuchwytny, idealny prezent dla idealnego obdarowanego. W historii prezentów bardzo niewiele dorównuje temu, co Francuzi podarowali Stanom Zjednoczonym z okazji ich setnych urodzin. Aby upamiętnić stulecie przyjaźni nawiązanej podczas wojny o niepodległość, Francja zleciła rzeźbiarzowi Frédéricowi Bartholdiemu i Aleksandrowi Eiffelowi zaprojektowanie idealnego prezentu. Statua Wolności w końcu dotarła na miejsce i została odsłonięta 28 października 1886 roku. Niosąca pochodnię dama z nowojorskiego portu stała się pierwszą widzianą rzeczą z Nowego Świata dla tysięcy głodnych, przerażonych mas uchodźców. Ten niesamowity dar był tak wspaniały, ale jednak słowa są w stanie go opisać. Tylko jeden dar naprawdę wymyka się ludzkiej próbie opisania go. Biblia mówi w drugim liście do Koryntian, 9 rozdział, 15 werset. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Jeśli chodzi o prezenty, trudno jest przebić niewysłowiony prezent, który wywołuje tak wielki podziw, że odbiorcy brak słów. W całej historii dawania prezentów żaden nie może się równać z darem, który Bóg dał światu ponad 2000 lat temu w małym miasteczku Betlejem. Poprzez dzieciątko w żłobie, owinięte w pieluszki, Bóg ofiarował światu swój dar do przyjęcia. W pewnej nocy pasterzom, którzy strzegli ich stad, anioł oznajmił: dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. W mieście Dawidowym, bo tak czytamy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 11 werset. Dlaczego Bóg dał ten niewysłowiony dar? Ponieważ Bóg bardzo nas kocha. Tak, Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy wierzący Mu nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Ojciec umiłował swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Zarówno Ojciec, jak i Syn mieli udział w chwale Bożej, zanim zaistniał świat, bo tak mówi Ewangelia Jana, 17 rozdział, 5 werset. Pomimo miłości do Syna, Bóg oddał Go dla zbawienia ludzkości. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. 1 Jana, 4 rozdział, 10 werset. Bóg dał i nadal daje swój dar, nie z powodu naszej dobroci, ale z powodu swojej miłości. Ponieważ desperacko także tego daru potrzebujemy, dlatego Bóg daje nam ten dar. Bez daru Bożego ludzie nie dadzą rady osiągnąć nieba. Bez daru Bożego ludzie pozostają w swoich grzechach. Ludzie rodzą się w grzechu. W nieprawości zrodzony jestem, a w grzechu poczęła mnie matka moja, mówi Psalm 51, werset 5. Ludzie grzeszą. Wszyscy zgrzeszyli i nie dosięgają do chwały Bożej, mówi Rzymian 3:23. Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg, mówi Mateusza 19:17. Nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, mówi Rzymian 7:18. Bóg jest Bogiem świętym. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, mówi Objawienie 4:8. Jako święty Bóg nie pozwoli on grzechowi ani grzesznemu człowiekowi pozostać w jego świętej obecności. Mówiąc o Bogu w księdze Habakuka,
1:13 czytamy: O Bogu, w księdze Habakuka 1:13 czytamy: Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą grzechu jest śmierć, mówi Rzymian 6:23. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze, mówi Ezechiela 18:4. Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd, mówi Hebrajczyków 9:27. Sądem dla ludzi po śmierci są nieskończenie wieczne, świadome męki w ognistym piekle. Powie i tym, którzy będą po lewicy: idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który jest zgotowany diabłu i jego aniołom, mówi Mateusza 25:41. Żadna ilość pięknych i dobrych uczynków, które ludzie mogliby wykonać i wykonują, nie może zgładzić ich grzechu, dlatego że z prawych czynów nie będzie usprawiedliwione przed jego obliczem żadne ciało, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu, mówi Rzymian 3 rozdział 20 werset. Nie z czynów sprawiedliwości, które wykonywaliśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas, mówi Tytusa 3 rozdział 5 werset. Bez niewysłowionego daru Boga ludzie nie są i nie mogliby być zbawieni od grzechu i piekła. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek i zbawienie od należnej Tobie kary piekła wiecznego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Tak mówi nam Efezjan, 2 rozdział 8 i 9 werset. Żaden stworzony przez człowieka system religijny, rytuały czy ceremonie nie odpuszczą grzechów. Pan Jezus Chrystus, będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie równości z Bogiem za grabież, ale poniżył samego siebie, przyjął postać niewolnika, stając się podobny ludziom, a z postawy znaleziony jako człowiek sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Tak mówi nam list do Filipian, 2 rozdział od 6 do 8 wersetu. Z trudnością umrze ktoś za sprawiedliwego, za dobrego może ktoś odważy się umrzeć, lecz Bóg dowodzi swojej miłości ku nam, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak mówi list do Rzymian, 5 rozdział, 7 i 8 werset. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło, mówi nam Ewangelia Łukasza 19:10. Wierna jest to mowa i godna wszelkiego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników. 1 Tymoteusza 1:15. Chrystus Jezus stał się człowiekiem jako Boży dar miłości. Umarł za grzeszników i po to przyszedł. Rozpaczliwie potrzebujemy tego niewysłowionego daru. I także, ponieważ żaden inny dar nie wystarczy, albowiem On, Bóg Ojciec, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się Bożą sprawiedliwością, jak mówi nam 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. A także pierwszy list Jana 2:2 mówi: On, Pan Jezus Chrystus, jest ubłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Przebłaganie oznacza uspokojenie lub zadośćuczynienie. Śmierć Jezusa Chrystusa, Pana naszego, na krzyżu jest jedynym sposobem na uspokojenie sprawiedliwości i gniewu Bożego, jak mówi Hebrajczyków 10:3-14. On, Pan Jezus Chrystus, jest ubłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za cały świat. Pan Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie, jak mówi Ewangelia Jana 14:6. Nie ma
innego sposobu, aby być w zgodzie z Bogiem poza Jezusem Chrystusem. Żaden inny dar nie wystarczy. Jak otrzymujemy ten niewysłowiony dar? Jak każdy dar nie staje się Twoim, dopóki go nie otrzymasz lub nie przyjmiesz? Ludzie otrzymują ten niewysłowiony dar przez wiarę. Kto wierzy Synowi, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie zobaczy życia, lecz gniew Boży pozostaje nad nim, mówi Ewangelia Jana 3, rozdział 36, werset. Aby każdy wierzący mu nie zginął, ale miał życie wieczne, mówi Ewangelia Jana 3:16. Ten, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymuje dar życia wiecznego i nigdy nie zginie. Pan Jezus powiedział również, jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 3 i 5 werset. Upamiętanie się jest częścią wiary w Chrystusa i jest częścią otrzymania tego daru. Upamiętanie się to odwrócenie się od własnej drogi na rzecz drogi Bożej, oddanie swojego życia Chrystusowi przez wiarę. Kiedy ofiarujesz Mu swoją duszę przez wiarę, On oczyści ją swoją łaską i uczyni cię nowym stworzeniem. Upamiętanie to zaprzestanie wierzenia samemu sobie jako wystarczającemu do otrzymania życia wiecznego, a wiara to uwierzenie Panu Jezusowi ku życiu wiecznemu. Kto chce uratować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, ten je uratuje. Bo co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł szkodę, mówi Ewangelia według Marka, 8 rozdział, 35 i 36 werset. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, mówi Efezjan 1, rozdział 7, werset. Aby otrzymać ten niewysłowiony dar, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Następnie, po pierwsze, przyznaj, że jesteś grzesznikiem i zasługujesz na sprawiedliwą zapłatę za grzech, wieczność w piekle. Po drugie, zaufaj Jezusowi Chrystusowi i Jego ofierze za ciebie, jako jedynej nadziei na bycie w porządku z Bogiem. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, jak mówi nam Ewangelia Jana, 1 rozdział, 1 werset. Jest Panem, jak mówi Ewangelia Jana, 20 rozdział, 28 werset. Jest Zbawicielem, jak mówi nam Ewangelia według Mateusza, 1 rozdział, 21 werset. On może i również On chce zbawić cię od grzechu i piekła. On może i również chce dać ci życie wieczne. Biorąc pod uwagę przerażające konsekwencje twojego grzechu, na które zasługujesz, i niewysłowienie wielkie łaskawe korzyści, które zamiast tego otrzymujesz za darmo dzięki temu hojnemu darowi, jest to naprawdę niewysłowione. Dlaczego nie miałbyś wziąć jako swojego tego niewysłowionego daru dzisiaj? Bo mówi, w czasie dogodnym wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas dogodny, oto teraz dzień zbawienia. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Biblii lub jesteś zainteresowany bezpłatnym studium biblijnym, po prostu napisz i zadzwoń. Kontakt masz podany tutaj na kanale YouTube. Niech Bóg ci błogosławi.